Przede wszystkim chciałbym władzom uczelni Wyższej Szkoły Gospodarki podziękować za wsparcie, za odwagę realizacji tego pomysłu i za to, że nam zaufali. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jest to program wsparcia dla młodych osób, które chcą założyć swoją firmę. Inkubatory dają wsparcie w zakresie, przede wszystkim udzielają swoją osobowość prawną, dają pełne wsparcie od strony księgowej, od strony prawnej. Także młoda osoba mająca swój pomysł na firmę musi się skupić na rozwoju swojej firmy, a nie musi już zajmować się rzeczami, że tak powiem, urzędniczymi. Jaki jest tu główny cel tworzenia tego typu organizacji? Cel, żeby szerzyć przedsiębiorczość i budzić w młodych osobach podstawy przedsiębiorcze, aby nie pracować dla kogoś na etacie, aby prowadzić swoje własne firmy. Tak, tniemy. Tniemy i łapiemy, żeby nie spłacać. Dzisiaj obchodzimy 5. urodziny naszego inkubatora. Jest to wielki sukces, tym bardziej, że firm mamy dużo, bardzo dużo osób przeszkoliliśmy. Współpracujemy z wieloma podmiotami, instytucjami, organizacjami i możemy się poszczycić naprawdę dobrą pozycją na rynku bydgoskim właśnie naszego inkubatora. Tak naprawdę jest to szansa dla każdego tego, kto ma pomysł i kto chce sprawdzić szansę jego powodzenia na wolnym rynku. W moim przypadku było dokładnie tak samo. Pojawił się pomysł, pojawiła się gdzieś tam zalążek firmy, stwierdziłem, że trzeba go wypróbować, stąd też inkubatory. No, inkubatory pomogły mi, dając mi pomoc w sensie lokalu, księgowości, osobowości prawnej, pomocy merytorycznej. Generalnie pomogły wystartować od zera do założenia własnej działalności już po inkubacji. Na chwilę obecną mam 55, myślę, że takim punktem następnym to będzie 100, żeby to ładnie wyglądało. Na pewno duża ilość szkoleń, na pewno różne programy wsparcia, tak żeby to się rozwijało. No tutaj rozbudowanie całej tej studenckiej strefy biznesowej, różne programy pomocowe, które już są przewidziane, tylko musimy jeden po drugim organizować i uruchamiać. Żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy. O dobrą pracę po studiach tak naprawdę jest dzisiaj bardzo ciężko, a inkubatory są najlepszą szansą dla tych, którzy nie myślą tylko i wyłącznie o pracy o etacie, interesuje ich coś więcej, interesuje ich robienie czegoś większego. Dla takich osób przede wszystkim są inkubatory, dla osób, które po prostu są kreatywne i chcą w życiu do czegoś dojść, chcą coś osiągnąć.